Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Diego w kolejnym odcinku Penumbra Requiem. W odcinku ostatnim skończyliśmy, powiedzmy tak, chyba nie, większość gry. I mieliśmy trochę do czynienia z naszym profesorem z części drugiej, który uciął sobie rączkę. I teraz jesteśmy w, jakby to nazwać, generatorni w dziwnym kompleksie. A sobie musimy mieć tabletki. Co było czym? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mnie słyszysz? Nie ma czasu. Ach, poczucie humoru Reda nie zniknęło wraz z jego pulsem. Sztuczka została wykonana i ciało twojego umysłu myślało, że to po prostu kolejna winylowa płyta. A jednak oto ja, Red, twój wierny towarzysz, który powrócił nie tylko na gwiazdkę, ale hurtowo na wszystko, co nastąpi. Stary, dobry Red. Stęsknij się za Mendo. Czy tylko widzę jakieś dziwne załamanie obrazu u góry po lewej? Znaczy, przy sobie coś takiego było, ale... Dobra, nieważne. Who cares? Wyłaś. Dziękuję. Au! Chciałem ci dać zastępstwo! Trzymaj. Zajmę się skrzynką. Się to powinien włączyć stopera. Nie zgadnę. Kula nie może wpaść w siatkę laserową, tak? A ja mogę? Ja mogę. Jeszcze raz. Zagibko. Dobra, teraz kij w lewo. Zagibko. Dobra, jeszcze raz. A może zmienimy tor? Pójdziemy w lewo. Dobra, na spokojnie się przypatrzmy, jak to działa. Na lewo nie przejdziemy, bo to za szybko miga. Hop. Za szybko piknie. Okej. Tutaj jak? Tutaj też nic nie zrobię. Pomyślmy. Dobra, nie sturlij mi się. Tu musimy tą kulę wprowadzić. Czy mogę przyblokować źródło światła? Czy fizyka ze mnie zadrwi? Tak, fizyka ze mnie jak zawsze zadrwiła. A wątpię, że tę kulę mógłbym przetoczyć jakoś tak. Albo będę mógł. Dobra. Mamy pełną koncepcję. Daj mi kulę. Mamy sobie tak. Tak, to na pewno pomoże. I idziemy. O, to jakieś inne załamanie po lewej. Czym ty jesteś? A, tylko po światło. Dobra, póki co... miałem nadzieję, że to się wyłączy. Dobra, ale już wiem, co ja... Szlak bycie. Już wiem, co jak, więc... Coś mi zaczyna już świtać. No tak, na całkiem tym poziomie zapomniałem, że coś takiego było w tej grze. I... okej. Na spokojnie, powolutku. I lecimy. Dobra.
Szafa gra. A meble tańczą. Do zobaczenia, kulko. Tarskajona będzie. Hop, hop. Pił. Mogę już? Dziękuję. Hop. O, rany będzie skakanie po tym. Hop. I hop. To ma ten Dingsbeister. Tam możemy przejść. Okej. Ta skrzynia wydaje mi się podejrzana. Nie, nie będzie potrzebna, na to wychodzi. Nie zgadzam, coś z czasowego się uruchomiło? Przynajmniej mam nadzieję, że nie. O, dziennik pana Carpentera. Nie, książka. Mój notatnik. Pat. I kolejne dziwne zjawisko. Odnoszę wrażenie, że jestem obserwowany, lecz mniej bezpośrednio. Jak gdyby ktoś słuchał moich myśli. Tak jest! Słyszę cię tam! Dyszysz i wysysasz każdą moją myśl, jak jakiś wynaturzony anioł stróż! Jak możesz być w mojej głowie? Gdzie jesteś? Pokaż się! Show yourself. Przepraszam. Co tu mamy? Tu nie mam nic, tu nie mam nic. Czym ty jesteś? Najpierw musimy wprowadzić tutaj kulę z gadule. Mam nadzieję, że będzie tutaj. Aha. Now I see. No. Okej, tu się otworzy. Hop. Tu jest drabinka. Świetna. Okej, czyli krótko mówiąc, właśnie obiegłem system. Wykonałem zagadkę od dupy strony, tak? Wykryte klucze. Jeden mniej niż poprzednio równa się dwa. Okej, to już mamy jeden. Ale serio, właśnie, powiedzmy tak, wykonałem tą część zagadki od dupy strony. Serio. Tak to bym musiał tam się bawić ze tym wszystkim. Z tym upuszczaniem tej skrzynki, żeby to nam otworzyć, a to nagle... Na skróty. Dobra. Zajmijmy się teraz tym Dingsbeheistrem. Kule z gadule mamy tu. Hop. Dobra, tu się otworzyło. Teraz otwieramy to. Nie. To.
Dokładnie. Jak u nas ze zdrowiem? Całkiem spoko. Jeszcze żyjemy. Hop. Okej. Tego nie było. Hop. Fuck. Co było tym dziwnym czymś? Dobra, nieważne. I pyk. Klucze pozostające w środowisku. Jeden. Jeszcze jeden? Gdzie ja znajdę klucz o tej porze? I have an idea. I think so. I think. Aha. I see. Spierdziel. Ten kącek wyglądał obiecująco, ale nie. Hop. Dobra, hopie, tylko się nie zwalę. Myśl, muszczku, myśl. O. Exactly. Serio, czym wy tam na dole jesteście? Małe, różowe, świecące, dziwne... kurwa. Shiny. Dobra, czym ty teraz jesteś? Blachy? Koncepcji chwilowo. To co jest do środka? Coś mamy? Coś się przyda? Nie. I kolejne dwa. Wyjście z poziomu otwarte. Wyjście z poziomu otwarte. Dziękuję. Zniszczenie za 5 minut. A 5 minut to mam w cholerę czasu. Dobra, troski tu. Hop. Hop. I hop. Przez 5 minut zdążymy sobie zrobić herbatkę, się napić trochę i wyjść do wyjścia. Co dalej? Nie proś, nie będzie ci dane. Zajechało szalonym redem. Idziemy tam, bo to z nas zrobi, z tego co kojarzę, właśnie, szyszkę wam. Dokładnie. Hop. I ta muzyka, jakby to miał być jakiś przeciwnik. Budowanie napięcia. Napięcia, to będzie jak One Punch Manie.
Tak, budowanie napięcia. Wielki, epicki cytat przeciwnika, czyli ten, gadka przeciwnika, ciul dub, jeden cios hopanima. Koła zębate są zaprojektowane, by pasować do zębatych. Wow. Po dopasowaniu kół zębatych, wykwalifikowany personel... To ty! Zajmie tak. się obsługą przycisku kół zębatych. A to było takie... Chyba powinieneś iść. Czemu? Może jakoś inaczej to mogę... A, to mogę w różne sposoby pykać, tak? Już? Ktoś z tym dopadnie? Nie, tutaj muszę coś wrzucić. O, kula. Hej, kula z gadula. Z tego co rozumiem, ty idziesz tu, tak? Do jutra. Bye. Hop. Czy coś tam blokuje drzwi? I czy mogę to przesunąć w jakikolwiek sposób? Chyba na razie nie. Nic, pewnie jest popsuty. O, snap. O tym nic nie mówili na kursie BHP. Ależ. Szaleństwo i szaleńcy! Zdaje się, że to wszystko, co jest w tym miejscu. Tom Redwood. Skądś pamiętam to nazwisko. Skontaktował się ze mną przy pomocy radia. Nie przypominam sobie, żebym je znalazł. Bełkotał i groził mi. Wolę umrzeć, niż skończyć tak jak on. Słyszycie mnie, duchy? Żywego mnie nie dostaniecie! Ach, tak. Bełkotał i groził cały Red. Tęsknię za Mendą. Jeden klucz zebrany. Dwa klucze niezebrane. Okej, okay, czyli to było to. A, to są wajchy. Już kumam. Okej. Okay. Myślałem, że to po prostu był jakiś klucz. Czyli klucz w sensie narzędzie. Tup. Hop. Płatki przejście gry. Jebać to. Nie, dobra. Idziesz ze mną, kluczu. Tiram, 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 tiram. I get it. Mm-hmm. Okej, okay, teraz podnosimy to. Dobra, piłka leci dalej. Spoko. To? Nie. To też nie. Tu. Do góry. Exactly. Tu. Do góry. I w dół. Nie, nie w dół. Myślę, że już koniec będzie. Co w takim razie? Tak. Do dół. I w górę. Nie, w dół. Oh, it's so nice. Like magnificent sun. Dobra, lecimy dalej. Serio, tyle tutaj twierdzy.
Co mi siedzi o modelarstwo, samo co się zacząłem się cholernie dużo bawić rdzą, a konkretnie Typhus Corrosion z Cytadelki. Naprawdę fajny efekt daje. Knefel. Wow. Put teleporter here. Brr, kurwa, Diego szalony. Ej, tabletki. Wymagana liczba kluczy pozostałych do zgromadzenia zmniejszona do jednego. Nawet go widzę. Jak dobra szarlotka, jego okruchy padły na podłogę. I w ten oto sposób, mój przyjacielu, powróciłem do tego miejsca. Wysoka na 2 metry i pokręcona opowieść. Jestem pewien, że się z tym zgodzisz. Porównywalna heroizmem jedynie do największego ratunku ze wszystkich, którym Filip uratował Reda. A jednak, kiedy spotkaliśmy się ostatnim razem, odrzuciłeś moje rady. Całej siły, jak dziecko, które właśnie się zmoczyło i potrzebuje klapsów. Dlaczego przybyłeś do tego miejsca, skoro miałeś wszystkie skrzydlate szczury, jakie tylko zapragnąłbyś przeżyć? Oraz w utrzymaniu podziemne Imperium Reda do odziedziczenia. Dlaczego? Uła. Nie chcę się bawić w Donkey Konga. Nie chcę więcej. Wyjście dostępne. Nigdy nie byłem w nim dobry. Proszę opuścić teren, zanim wyjście stanie się przymusowe. Dla mnie już jest przymusowe. Czemu? Bo Donkey Kong. Nie mam ani młotka, ani jestem Super Mario. Teoretycznie Super Mario najpierw się pojawił w Donkey Kongu. A dopiero później miał własną grę. Taka ciekawostka. Hop. Hop, hop. Czego się dresz? A, serio? Nope. Donkey Kong! No. Teraz gdzie było wyjście? Wyjście. A, już pamiętam. Wyjście było gdzieś u góry. Gdzie ja jestem? Czy mnie słyszysz? Nadal! On obiecał mi śmierć, ten szaleniec! A ja odmówiłem. Moje własne życie było jedyną rzeczą, co do której miałem pewność, że nad nią panuję. Od tego samego błędu, co ja! Ponieważ ja jestem tu w pułapce. What? Wieczna ciemność. What? Gra jakby się zapisała. Czy coś na dole teraz będzie? Pójdźcie do jakiegoś przeciwnika. Co jest strasznego? Bring it on! No. A może? A serio? Wiem, że przynajmniej jakiś straszak się pojawi, czy coś. Nordic Games, jestem zawiedziony. Dobrze mówię, Nordic Games? Hop. Wiesz jakieś teraz wyzwanie? Wczytywanie, proszę czekać. Co się stało się? Okej. Nie wiem. Jesteśmy takimi dobrymi i zaufanymi przyjaciółmi, ty i ja, że nie potrafię, jeśli kalambur jest wybaczalny, świrować ze złości na ciebie. To dlatego, że jesteśmy takimi przyjaciółmi. Nie popsuję cię, tak jak zrobiłem wcześniej z nudnym Eliofem. Uciekniemy z tego miejsca, ty i ja. Albo to, albo pozostaniemy tutaj w zamknięciu na zawsze. Osobiście nie widzę większej różnicy. Cały Red.
cały stary, dobry Red. Dobra, tu skoczymy za chwilę. Czy coś tu jeszcze mamy? Oho! Knefel party. Przydasz się ty. Co tu pika? A ten. Dobra, tutaj żadnej skrzyni jeszcze nie ma. Chodźmy tu. Okej. Pomyślmy, tutaj wstawię jedną. A nie, to nie jest guzik, okej. W razie czym ty jesteś? Włas, tak, to definitywnie jest włas. Nie. To tak nie działa. Tutaj nie mam nic. Hello. Jeden. Nie ma ciśnienia, nie ma ognia, nie ma nic. O! Ciąg za bajkę, krąg. Podpalmy to. Zadziała? Potrzebuję. Potrzebuję. Ale czego? Tego nie ma nikt. Nie masz pomysłu co zrobić? Wytop z czegoś mieć. Za wytopioną mieć kupisz sobie piwo, a piwo pomaga w myśleniu. Tak, to będzie świetny plan. O, hej. Dziwny artefakt. Nie turlej się! Nie turlej! O, dobra. I zostań. No. Dobra. Z tym chyba nie zrobimy jeszcze nic. Przydałyby się pewnie te deski, ale nie mam ich jak zdjąć, chyba że po prostu użyjmy brutalnej siły. Nie. Myśl, muszczku, myśl. Co mogę wykorzystać do spalenia? Ale za chwilę nad tym pomyślę. A póki co mam trochę inny plan. Dobra. Nie, nie spadaj, nie spadaj. Bądź dobrą skrzynką tatusia. Ciężka drewniana skrzynia. No, przewidział cięższe. Teraz i tu. Dobry z tym idę? Dobry z tym idę. W razie nie rozmazuj się. Skup się, Filip. Przepraszam. Okej, to mamy drugi knefel. W tą skrzynkę możemy. Ciężka drewniana skrzynia. Tak, a czy możemy ją jakoś przesunąć? O, jaki potajny rosł.
6, 4, 9, 7. 6, 4, 9, 7? To się może przydać. 6, 4, 9, 7. Tylko na co? Aha! I gotcha. Wymagana liczba kluczy pozostałych do zgromadzenia zmniejszona do jednego. 6, 4, 9, 7. Sześć, cztery, dziewięć, siedem. Zapamiętajcie. Hop. Okej, ty lecisz tu. Ty lecisz też tu. A ty ewentualnie tu. Dobra. Spadaj. Czy wy też słyszeliście tu pytanie, czy mi się wydawało? A, ten ty even. Hop. Leć w dół. W dół, mój przyjacielu. I teraz ja w dół. Beczki też zostawimy. Czemu? For fun. Wytopimy miedź. Może nie zbyt długo, ale będzie się palić. Co teraz? Tak? Dobrze. Nie. Kontrola przepływu pomp wykopu. Kontrola przepływu wydechu pary. Dobra, sprawdźmy, co się stało na górze. Czy coś w ogóle się stało na górze? I hop. Hop. Dobra, myśl, muszczku, myśl. Jego myśl. Coś trzeba zrobić. Nic. God damn it, Leroy. A to zagwozdka, a to zagadka. Jakoś muszę się dostać tam. Tu się na coś przydosz. Wjeżdżać w łąki. Hmm.
pomyślmy jeszcze spokojnie. Tutaj nie ma już nic. To był tylko klucz. Coś jeszcze trzeba pokombinować z tamtą pompą i piecem. Tak, potrzebny mi jeszcze jeden klucz do otwarcia portalu, tylko co mi po tym jak... No to niby wszystko leci, chyba że jakoś to... Dobra... to była ta pasuja, a tam chodził kwat jednym tym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Serio, już nie pamiętam jak szły te zagadki wszystkie, więc... Mam lekką zagwozdkę. Tak, mamy ten rzeczony kwas. Widać, że jest go więcej. Okej. Całkowita liczba kluczy równa się wystarczającej do wyjścia. Zgadza. Zrygulowane. 6, 4, 9, 7. Ding. Siarka. Skąd to masz? Siara mi dał. Why not? To nie było mądre, prawda? Przepraszam, to mnie trafi w gardle, niestety. Albo może wszystkie, może po prostu odpalmy. Teraz wszystko poszło na dwójkę. Mamy też trójkę. I jedynkę. Tam te drzwi chyba nam się nie przydadzą. Czyli mam nadzieję, że teraz będzie odpowiednie ciśnienie, żeby te windy działały. Zarka, muszę się napić po prostu. Jeszcze czeka mnie niezła sesja nagraniowa. Skończenie tej penumbry. Już nagrywam drugi odcinek pod rząd, który ma prawie 40 minut. Później Wormsy. Możliwe, że jakiś kolab mały na YouTubach. Hop. Winda. A czy drabina? Sztolnia kwasowa.
pomyślmy. A, jak odwaliłem wszystkie, to żadne nie działa. Żadne nie działa. Odpalmy. Może teraz. Trójkę. Albo samą jedynkę może. O! To też może być opcja. Uruchomię jedynkę. To może uruchomi się ta platforma ze skrzynką. Co może pomoże odblokować na tamtą skrzynkę z składnikami chemicznymi. To zabrić. Zabrić. Nie ma glutenina, nie ma krzątanina. No właśnie. Dobra, teraz skoczymy tam i mam nadzieję, że ta winda zadziała. Daj nadzieję. Hop. Hop, hop, hop. Jo, srebrzynku. Nie, ale może zadziała jakaś inna winda. Byłbym zadowolony z życia w takim wypadku. Hop. Hop, hop. Nie, ta nie zadziałała. Tell me all your secrets. Bo już mam dość latania, widzowie pewnie też. A może ty mi coś powiesz? Oprócz 6497. 6497. Jakby ciebie liczył, kobito. Hop, hop. Auć. Nieważne. Weźmy sobie na beczka. Nie, nie weźmiemy. Nie mamy jak się wspiąć po drobinie z tym w sumie. Nawet jak teraz nic nie będzie działało, może pokombinuję trochę poza wizją i wrócę do was jak coś wykombinuję. I did stuff. I did stuff. Dawno co tabletki, bo zaczynasz gwiazdożyć. Teraz idę naprzeciwko. Spadaj. Okej. Okay. Didum. Need more chemistry. Prawdopodobnie nastąpi w umyśle starego Reda, rozumiem. Ale będzie wspaniałe, tak czy owak! Ja nie narzekam! It will be amazing! Dam. A, strefa pomp wykopu, czyli teraz musielibyśmy mieć uruchomioną jedynkę, tak? Tak? Tak. Okej. Okay. Więc trzeba się wrócić. I odpalić cholerną jedynkę. Goddammit. Tyle niepotrzebnego latania. Jakby twórcy nie mogli nam tego oszczędzić. Dobra. Pora powrotu. Podróż za sandwich? Gro, nie strasz mnie, bo i tak wiem, że nic nie wyskoczy. Jakby coś wyskoczyło, to byś chyba...
Już gra nauczyła nas. A tak, nic nie wyskoczy, nawet coś tam postraszy je. Jakby teraz wyskoczył jakiś turngate czy coś, to po prostu. Dalej, przepraszam, mam tak słowo w pysku momentami. Skakuj tam, Filip. Jakby teraz tam jakiś turngate wyskoczył, to po prostu jakbym wyskoczył z potek. Byłby i baraszunk. Dobra. Jeśli ta winda przestanie działać, to chyba się popłacze. A, hejo. Okej. Okay. Come to papa. Hop. Uchwale. Dobra. I w to mi graj. Hop. Hop. No. Come on. Hop. Graczu, twoja podróż zbliża się ku końcowi. Proszę, nie zostawiaj mnie tu samego. Ciebie? Samego? Dobra. I kolejny portal. Prawda to zgodne opinie. I tutaj prawdopodobnie zaprzestaniemy nagrywania. Zrobimy sobie małą przerwę, bo już gramy 45 minut. Come on, I don't have all day. Inne sery też czekają w ekranie wczytywania. Okej, okay. I tutaj zrobimy małą przerwę, więc jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, będę bardzo wdzięczny. A póki co jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, na razie, hej!